Dobra, Kamilo. Aha, to też o zmiany tutaj pyta. O, tutaj pytanie, które ja ci zadam, ale to będzie w moim hardkorowym przesłuchaniu jeszcze za Okej, chwilę. dobrze, dobrze. Dobra. Kiedy Open Beta World of Warships? Trochę obok tematu jest, no ale jest takie pytanie, więc mogę ci zadać, czy w ogóle ci wiadomo cokolwiek. A nie ma żadnej potwierdzonej daty. Okej. Natomiast nie zdziwiłbym się jakoś szczególnie, gdyby coś się pojawiło w przyszłym roku. Czyli w przyszłym roku jest szansa. To było pytanie od pana Piotra Kućki. Jedziemy dalej. Filemon.pl. Szalom Karol. Kiedy zostaną wprowadzone alternatywne kadłuby? Co stanie się z E50 9 tieru? A, dobre pytanie. Alternatywne kadłuby są jak najbardziej w planach, ale na razie, szczerze mówiąc, nie słyszałem żadnych nowszych informacji czy żadnych konkretów, co z nimi się dzieje. Także tutaj niestety nie ma żadnych informacji. Jeśli chodzi o E50, który nawiasem mówiąc jest jednym z moich ulubionych czołgów, patrz wyżej. Nie mam na razie żadnych nowszych wieści, więc ciężko mi powiedzieć, co się z nim będzie działo. Osobiście podejrzewam, że pewnie będzie jakaś lżejsza i cięższa wersja tego czołgu. Jedna taka, że będzie on bardziej działać jakby to powiedzieć, szybki, ruchliwy czołg, ciężki, a druga będzie z niego tworzyć coś na zasadzie bardziej tak prawdziwego mega. No ale zobaczymy. Okej, okay, rozumiem. Wotomen.pl pyta, czy od razu wprowadzicie całego. Aha, to jest o Hawoku, ale tu jest o wymaganiach sprzętowych. Ty już kiedyś chyba odpowiadałeś na przesłuchaniu, ale od tego czasu widzów pewnie przybyło. To może zapytam cię jeszcze raz. Jakie są prognozy ogólnie? Czy wprowadzenie Hawoka zwiększy czy zmniejszy wymagania sprzętowe? Prognozy są takie, że wprowadzenie Hawoka powinno zmniejszyć wymagania, a to z dwóch powodów. Raz, że w ogóle jedna z przyczyn, dla którego tego Hawoka wciąż nie ma, że zamierzamy wprowadzić go w całości, a nie tak jak początkowo to było rozważane po kawałku, po kawałku. Chodzi o to, że po synchronicznej sytuacji, w której musimy wszystko przetestować, sprawdzić, wrzucić jakąś tam funkcję Hawoka. Później w następnej ładce musimy znowu przetestować, sprawdzić, bo wrzucimy kolejną funkcję Hawoka, a potem jeszcze będziemy musieli wszystko przetestować, sprawdzić i przygotować się na bugi, bo dorzucimy jeszcze kolejną opcję Hawoka. Także to raczej jest w zasadzie, że poczekamy dłużej, ale jak wprowadzimy to za jednym zamachem, a co za tym idzie, Hawok powinien dotrzeć w wersji zoptymalizowanej, korzystającej w inny sposób z architektury procesora, niż to ma miejsce w tej chwili, jeśli chodzi o obliczenia fizyczne. Więc de facto wymagania systemowe powinny nieco spaść w stosunku do tego, co jest teraz, przy dużo, dużo fajniej wyglądającej grze. Okej, okay, dobra. Słuchaj, teraz dosyć długie pytanie, Vaxador. To pytanie zadałem na forum, ale nic normalnego mi nie odpisali, więc może Falati. Chodzi tu o Gift Tank Polski. Polskie czołgi, jak wiemy, miały zostać wprowadzone już jakiś czas temu. Ciągle są przestawiane na inne aktualizacje. Wiem, że Wargaming ma problem z wyższymi tierami do polskiego drzewka, więc może jako przedsmak dostalibyśmy go jako Gift Tank, na przykład na święta wielkanocne. Ktoś zapyta, dlaczego polski, a nie włoski? Dlatego, że polscy gracze naprawdę stanowią liczną grupę na serwerze EU. Czy jest szansa na Gift Tank Polski? Jak najbardziej taka szansa jest, ale to nie ode mnie zależy decyzja. Okej. Grey Tomek pyta, czy jeśli mamy czołg w HD, to czy wgłębienia po przebiciu też będą w HD? No, raczej tak. No bo na razie wygląda to, powiem ci, dosyć kiepsko, tak samo jak Kamu. O właśnie, to może przy okazji ja od siebie pytanie zadam. Czy planujecie jakąś zmianę, poprawę jakości kamuflaży na czołgach HD? Z tego co wiem, planowane są zmiany, jeśli chodzi o kamuflaż. Z tym, że na razie nie widziałem żadnych screenów, żadnych konkretnych dat, żadnych takich potwierdzonych informacji. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to owszem, kamuflaże mają być dostosowane do troszeczkę wyższych rozdzielczości, tak żeby nasze po prostu, jak to powiedzieć, dobrze prezentowały się na czołgach HD. Ok.
Grey Tomek jeszcze jedno pytanie zadał. Czy jest planowane zrobienie, że da się wykupić dany czołg premium na przykład na 24 godziny, by go przetestować? Nie. Nie ma. Nie. Zasada jest taka, że jeśli chcesz przetestować jakiś czołg premium, to tego jest serwer testowy. Jeśli nie ma go na serwerze testowym, przykro mi, oznacza to, że nie chcemy, aby był szeroko testowany. To powiedz mi, mój drogi, bo tutaj przy okazji też od siebie dodam, dlaczego wyjątkowo Pantery 88 nie było na serwerze testowym? Z tego co wiem, zamysł był taki, żeby nie, jakby to powiedzieć. Chodzi o to, że widzisz, chodzi o to, że to była jedna z największych atrakcji, jeśli chodzi o ten, nadchodzący patch. I z tego co wiem, na podstawie analiz wcześniejszych wersji testowych uznano, że jeśli ten czołg premium zostanie wprowadzony, wiesz, że będzie go można spokojnie przetestować, to wszyscy rzucą się przede wszystkim do testowania tej premki, natomiast w mniejszym stopniu skupią się na pozostałych czołgach, które są wprowadzone do gry, ewentualnie a w mniejszym stopniu skupią się na testowaniu innych rzeczy, które pojawiają się w tym patchu. Więc uznano, że może lepiej odpuścić i niech ta Pantera zostanie jakąś taką niespodzianką, nie zostanie taką ciekawostką, którą no... którą po prostu ludzie będą mogli przetestować dopiero na żywo, musimy to tak powiedzieć. Rozumiem, czyli to taka niespodzianka miała być za 180 zł. Znaczy wiesz, chodzi, z tego co mi wiadomo, chodziło o to, żeby nie było czegoś takiego, że wiesz, że ktoś, że po prostu wszyscy mogą ją testować na prawo, na lewo, na serwerze testowym i kiedy ona już pojawia się w sprzedaży, kiedy już pojawia się w grze, to nie ma tak naprawdę, wiesz, tego wrażenia bycia czymś szczególnym, czy nadzwyczajnym, czy wyróżniającym się. Nawiasem mówiąc, jest to bardzo fajny czołg. Okej, to ja jeszcze zapytam od siebie. Wydaje mi się, że to nastąpi, a i tak pewnie nie odpowiesz. Czy jest szansa na to, że Pantera 88 dostanie matchmaking zmniejszony o 1? Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale kto wie. No choć właśnie. Z drugiej strony, patrząc według głównego kryterium, czyli skuteczności uzbrojenia głównego, to raczej się na to nie zanosi. No ale to... zobaczymy. Raczej się na to nie zanosi, chociaż gdyby FCM był czołgiem średnim, to prawdopodobnie byłby czołgiem losowanym do 10 poziomu, prawda? Ze względu na działo o penetracji 212 mm. Prawdopodobnie. Okej. Dobra, jedziemy dalej. Seitan aka Macie Koksu. O kurcze. Czy wprowadzony zostanie nerf dla niszczycieli czołgów? Zależy jak na to patrzeć. Znaczy, z tego co mi wiadomo, planowana, testowana jest jedna poważna zmiana, to znaczy nerf zasięgu widzenia niszczycieli czołgów i niektórych czołgów ciężkich. Chodzi o to, żeby podkreślić rolę czołgów zwiadowczych, czołgów lekkich, zwłaszcza na wyższych gierach. Czy to troszkę cię gorzej słychać. Przerwę cię, słuchaj. Okej, poczekaj, może teraz będzie lepiej. Chodzi o to, że generalnie rozważany jest nerf zasięgu widzenia TDD. Także tak nie wykluczyłem, że to czekamy się nerfa TDK-ów, ale kiedy dokładnie i w jakim zakresie, na razie z tego co wiem, trwają bardzo, bardzo ostrożne, bardzo takie z grubsza szacowane testy, także no zobaczymy i to na pewno nie w przyszłym patchu. Okej, teraz cię słychać dużo lepiej, tam przyznaj się, że się odchyliłeś na krześle albo coś i z lenistwa to było. Bynajmniej. Dobra, ten pan zadał jeszcze jedno pytanie. Czy będzie kiedyś misja na typa 59? Z tego co wiem, nie ma takich planów. Natomiast w dłuższej perspektywie, tak paroletniej, kto wie, może kiedyś w jakiejś dziwnej wersji zostanie wprowadzona. Ale, mówiąc szczerze, po pierwsze, raczej bym się na to nie nastawiał. Po drugie, nawet zakładając, że nie wiem, za parę lat okaże się, że ktoś wprowadza misję na typa 59, jestem skłonny założyć się, że jeśli taka misja będzie, to okaże się, że ma po prostu jakieś zaporowe warunki.
tak, że może ją skończyć naprawdę niezły hardcore. Rozumiem. To już zostając przy typie 59, miałbym do ciebie kilka pytań, ale powiedz mi na początku, bo nie będziemy tutaj przedłużać, bo może bez sensu, żebym je zadawał. Czy ty w ogóle cokolwiek możesz powiedzieć, na jakiekolwiek pytanie możesz odpowiedzieć związane z T-54 Prototype? Niestety nie. Okej. Okay. No to nie ma sensu zadawać pytań. Jedziemy dalej. Stach Karczewski, Falati, czy myśleliście nad znerfieniem artylerii, na przykład zwiększeniem kosztów amunicji albo naprawy, tak aby trochę większa część artylerzystów przeniosła swe działania bitewne na czołgi? Mówiąc szczerze, tak. Wiem, że w swoim czasie przed pamiętnym takim generalnym nerfem arty były rozważane bardzo różne opcje, w tym na przykład znaczące zwiększenie jej rozrzutu, ewentualnie zwiększenie splasha kosztem alfy. No generalnie różne pomysły z tego, co wiem, krążyły. Natomiast w tej chwili jakiś taki generalny nerf nie jest planowany przede wszystkim z jednego powodu. Mamy podstawy sądzić, że po pierwsze, artylerzystów w tej chwili że nie jest aż tak dużo. Nie można mówić o tym, że mamy jakąś, nie wiem, plagę artylerii na randomach czy coś takiego. Po drugie, artylerią w tej chwili już aż tak łatwo się nie gra, no chyba, że przeciwnik popełnia elementarne błędy, no to już wiadomo, jest to łatwiejsze. A po trzecie, prawdopodobnie, nawet gdybyśmy, powiedzmy, znerfili artylerię tak, że nagle stałaby się z dnia na dzień kompletnie niegrywalna, jest duża szansa, że ci gracze przenieśliby się dla niszczyciele czołgów na różne dziwne maszyny, wcale niekoniecznie powodując, że gra stałaby się lepsza. Mogłoby się na przykład okazać, że w rezultacie mamy z kolei niesamowitą plagę TD-ków o jakiejś absurdalnej alfie, zwłaszcza na wyższych tierach, i gracze czołgu, ludzie, którzy grają czołgami ciężkimi, czołgami lekkimi, czołgami średnimi, stwierdziliby, że jest jeszcze gorzej niż było. Także, no, lepiej może jednak. Okej, rozumiem. Słuchaj, kolejne pytanie, polski KW. Dlaczego upieracie się przy robieniu World of Tanks Havoka, roamingu, alternatywnych kadłubów? Moim zdaniem jest to kompletnie niepotrzebne. Lepiej zaczęto by... ale pytanie. Lepiej zaczęto by się nad optymalizacją w 9.5 jakaś była i zmiany są widoczne, więc da się zrobić. Nie wiem, czy zrozumiałeś, ale mam nadzieję, tak, że... Tak, zrozumiałem, o co chodzi, tylko problem polega na tym, że po pierwsze optymalizacja... Nie można ograniczyć się wyłącznie do optymalizacji, bo w tym momencie trudno mówić o jakimkolwiek rozwoju gry. To raz. Dwa. Nie poprzestajemy na optymalizacji, a trzy, jeśli chcemy wprowadzić Havoka, to kwestia optymalizacji pojawia się w sposób nieuchronny. Także tak naprawdę to nie jest pytanie albo, tylko raczej tak, chcemy wprowadzić Havoka, chcemy wprowadzić parę nowych rzeczy, plus chcemy to, żeby to wszystko było zoptymalizowane. Okej, drugie pytanie od niego. Czy można spodziewać się w najbliższych paru latach pojawienia się jakichś HT, na przykład SMK lub T-35, bo te czołgi dawno powinny być w locie, choćby jako zabawki? Tak, jest to całkiem możliwe. Okay. Rzeczywiście w perspektywie takie sięgające pewnie paru lat, ale tak, nie dziwiłbym się, gdybyśmy na przykład któregoś dnia zobaczyli w grze T-35. Dobra, to słuchaj, przy okazji ja tutaj o tę misję... Po pierwsze, należy się wam pochwała, bo misje, uważam, te indywidualne, które wymyśliliście, są no, niezwykłym uatrakcyjnieniem WOTA, który już się niektórym może nudzić. Uważam, że samo zrobienie tych misji jest jakby takim dodatkowym celem. Powiedz mi, czy to jest prawda, że te misje wejdą od razu po misji na czołg WZ? Tego, co mi wiadomo, nie wejdą od razu, ale rzeczywiście... Rzeczywiście dosyć szybko. Okej. Okay. Czy one będą podobne, to znaczy nagrody głównie i te cele będą podobne do tych drugich, które były na serwerze testowym, czy też myślisz, że jeszcze tutaj jakieś poważniejsze zmiany będą? No, z tego co mi wiadomo, będą w miarę podobne. To znaczy, owszem, będą pewne zmiany, nie będą zupełnie identyczne, ale... No, ta wersja, która była na serwerze testowym, jakby to powiedzieć, powinna dać pewne pojęcie o tym, jak te misje będą wyglądać. Okej. Okay. Które mamy? No, jeszcze 5 minut pytań spod filmu. Pawełek pyta,
Czy jest szansa na to, że M48 Patton dostanie jakiegoś buffa? Wielu ludzi na forach twierdzi, że w porównaniu do innych medów nieco on nie domaga. Słyszałem takie, powiem tak, widziałem te zastrzeżenia, zgadzam się z nimi, rzeczywiście Patton jest taki trochę na tle pozostałych medów 9 tieru, taki no bez szału, mówiąc całkiem szczerze, więc zobaczymy, ale uważam osobiście, że jakiś buff dla niego jest całkiem niewykluczony. Okej. Okay. Tutaj jest pytanie od DamWX. Czy macie w planach większe mapy? Rozumiem, że tutaj odpowiedź będzie również... Tak. A odpowiedź jest tak. No to może coś powiedzieć więcej? Na razie niestety na razie więcej powiedzieć nie mogę. Poza tym, że jak najbardziej w planach są... W planach jest pewna... Można powiedzieć dywersyfikacja map. To znaczy tak generalnie. Można się spodziewać w przyszłości tego, że będzie troszeczkę więcej takich malutkich map dla niższych tierów, dla drużynówek. Po prostu map, na które można trafić tylko w określonym trybie bitwy i, że tak powiem, w określonych okolicznościach. Natomiast niezależnie od tego, tak, jest całkiem spora szansa, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy kilka map naprawdę, no, naprawdę fajnej wielkości. Okej, okay, to teraz twoje tak można różnie odczytywać, więc ja ci zadam bardziej precyzyjne pytanie. Czy twoje tak oznacza, że ENSK z 500 na 500 powiększycie na 700 na 700 na przykład? Czy też twoje tak oznacza, że mapę, która ma kilometr na kilometr, powiększycie na przykład 1,5 na 1,5? Jakby to powiedzieć? Ale, może tak. Proszę się możecie się spodziewać jednego i drugiego. To znaczy, rzeczywiście pewne powiększenie ENSK-a jest całkiem niewykluczone. A niezależnie od tego, jeśli mówimy o większych mapach, to tak, chodzi też o mapy, które będą mieć na pewno ponad, które mogą mieć ponad kilometr wielkości. Znacząco ponad kilometr wielkości. Ale to też chciałbym zaznaczyć, takie zmiany to raczej pojawią się razem z Havokiem, razem jeszcze z paroma innymi rzeczami. Rozumiem, bo tutaj takie odpowiedź taką znalazłem, nie wiem, w Q&A. Chodzi o to, że... No. Okej, okay, znaczy chciałem tutaj po prostu zaznaczyć jedną rzecz, że wprowadzenie takich zmian oznacza też pewne istotne zmiany w grywalności. Poza tym idzie, no trzeba po prostu... Trzeba ostrożnie z tymi zmianami. No tak, bo tutaj... To jest jak najbardziej są w planach, ponieważ... Bitwa na mapie 500 na 500 jest fajna w przypadku jakichś niższych tierów albo w przypadku na przykład drużynówki, bo wiadomo, że przeciwnik się nie rozjedzie, nie wiadomo dokąd, ale z drugiej strony umówmy się, są sytuacje, kiedy to tak no, jest słabe, bo na przykład nie ma możliwości za bardzo, żeby bawić się w jakieś flankowanie przeciwnika, bo po prostu nie ma na to miejsca. No właśnie, bo devsi tutaj twierdzą, w jakimś tam Q&A wyczytałem, że najbardziej boją się spadku niektórych rodzajów pojazdów, spadku znaczenia niektórych rodzajów pojazdów na dużej mapie, na przykład czołg, który jest ciężki, wolny, typu, nie wiem, Maus powiedzmy, ewentualnie Tedek typu T95, no jego znaczenie by spadło, duża mapka, wiadomo, zanim on gdzieś dojedzie, to... No tak, o to chodzi. To ale jest, widzisz, poważny problem. To jest poważny problem, natomiast... Biorąc pod uwagę rozwój broni pancernej, to tak jakby naturalnie się stało, prawda, że... Oczywiście. No właśnie. I tutaj, tak moim zdaniem, no nie mówię, żeby wszystkie były wielkie, ale przynajmniej te dwie mapki, na przykład trzy, jakbyście zrobili duże i rzeczywiście spadłaby na nich rola czołgów tych ciężkich, to myślę, że nie byłby aż to taki wielki problem przy takiej ilości map, jak jest w ogóle. Myślę, że to też nie byłby aż tak duży problem, ale z drugiej strony... A, widzisz, tu jest znowu kolejna kwestia. Załóżmy, że wszystko, co robimy, to wprowadzenie nowych map. Powiedzmy, nie? Zaczynamy od tego. Z Fertyzanta robimy mapy 2x2 km. Ok, fajnie, dzięki. Technicznie rzecz biorąc, wprowadzenie takiej mapy to nie jest duży problem. No, chyba, że mamy uwzględnić fakt, że pewnie są jeszcze to wymagania systemowe, ponieważ trzeba będzie robić rendering dla znacząco większego obszaru. Okej, okay, dobra. Idźmy dalej. Problemem będzie grywalność czołgów. Bo ja na przykład, wiesz, sam bardzo lubię jeździć leopardem jedynką i dla mnie w tym momencie mapa 2x2, wow, super, wchodzę w to natychmiast.
ale kierowcy Mausa już na przykład nie będą tacy szczęśliwi, ponieważ możliwość objechania i wymanewrowania Mausa będzie znacząco większa. Podobnie w przypadku T-95 innych czołgów. A to by oznaczało, że albo trzeba by było w jakiś dziwny sposób te czołgi zbuffować, do tego stopnia, że na przykład wiesz, że wolne czołgi ciężkie nagle to będą te, które zasuwają jedynie 35 na godzinę, przynajmniej. Albo należałoby pomyśleć nad może zmianą ich miejsca w drzewku, albo może nad jeszcze jakąś, wiesz, inną przeróbką. No, ciężko powiedzieć. Chodzi o to, że wiesz, to jest jak z Dominem. Ruszenie jednego, i nie mam tu na myśli naszego współpracownika, ruszenie, wiesz, dołożenie jednego kawałka układanki momentalnie zmienia całą układankę. No tak. Zresztą właśnie dlatego też wprowadzenie tych, wydawałoby się, całkiem prostych i oczywistych zmian trwa aż tak długo. Aż tak długo, przepraszam. Tutaj się z tobą zgadzam, aczkolwiek widzisz, kij ma dwa końce. Z jednej strony rzeczywiście ten Leopardem fajnie, jakby cię na 2x2 wyrzuciło mapce, ale z drugiej strony dla Mausa mamy już mapki w WOT, gdzie ten Leopard jest zaszczuty, prawda? Oczywiście. Ale chodzi o to, że z drugiej strony, wiesz, manewr jest, jak to powiedzieć, zdolność do manewru jest dużym plusem samym w sobie, natomiast pancerz jest owszem też dużym plusem, ale takim, który sprawdza się tylko w niektórych sytuacjach. Są takie, w których jest kompletnie bezużyteczny, więc generalnie no... Nie no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Osobiście jestem wielkim fanem większych, bardziej otwartych map, także jak pojawią się mapy 2x2, to po prostu tak, jak najbardziej. Ale... Okej. Słuchajcie, godzina jest 20, czyli niestety to jest koniec pytań spod filmu. Ja nie wiem, 1/3 dopiero tych pytań, ale nie ma sensu. Zresztą ja tutaj swoich też trochę wrzuciłem. Ostatnie pytanie tu jest RTXT. Gdzie pieniądze są za las? To Chwalati chyba wiesz, gdzie pieniądze za las są? Jakie pieniądze za las? No, Chwalati nic nie wie o pieniądzach za las. Ale jaki las? Kto jemu kazał tam las wyciąć? No powiedz. No. A, to. Znaczy... zawody trwali amatorów. Poszły trochę lepiej niż się spodziewaliśmy. No i no, wyszło jak wyszło. Dobra. Słuchajcie, no także koniec. Teraz harmonogram jest taki, że ja zadam swoje pytania i później wy zadacie pytania z czatu. Znaczy będę czytał to, co wy zadajecie. Także w tym momencie przechodzimy do części przesłuchania, która nazywa się Trudne Sprawy.